tym nagraniu omówimy kolejną reakcję, jakiej mogą ulegać alkeny. Opowiem Ci o hydroborowaniu utlenianiu. Hydroborowanie, borowodorowanie, nazywane też reakcją Browna, jest to reakcja chemiczna, w której borowodór ulega reakcji addycji do wiązania wielokrotnego pomiędzy atomami węgla w alkenie i tworzy związek boroorganiczny, tak zwany alkiloboran. W 1979 roku Brown otrzymał za opracowanie tej metody Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Aby powstały alkiloborany, na alken działamy borowodorem w środowisku tetrahydrofuranu. Alkiloborany mogą zostać poddane reakcji utleniania nad tlenkiem wodoru w środowisku zasadowym, tworząc alkohole. Sumarycznie, obie te reakcje, hydroborowanie i utlenianie, są traktowane jako addycja wody do alkenu. W przeciwieństwie do hydratacji, ta metoda przebiega niezgodnie z regułą Markownikowa. Otrzymamy alkohol o niższej rzędowości, niż otrzymalibyśmy w reakcji uwodnienia alkenu katalizowanej kwasem. W następnym nagraniu przedstawię Ci mechanizm tej reakcji. Dzięki niemu zobaczysz, czemu reakcja przebiega niezgodnie z regułą Markownikowa. Spójrzmy na przykład hydroboracji utleniania. Mamy 2-metylopropen. Działamy na niego borowodorem w środowisku tetrahydrofuranu, a następnie nad tlenkiem wodoru w środowisku zasady sodowej. Do atomów węgla, przy których występuje wiązanie wielokrotne, należy dodać atom wodoru i grupę hydroksylową. Grupę hydroksylową przyłączamy do atomu węgla o mniejszej rzędowości. Związek powstaje niezgodnie z regułą Markownikową. Pierwszy atom węgla jest połączony tylko z jednym atomem węgla, więc jest pierwszorzędowy. Natomiast drugi atom węgla jest połączony z 3 innymi atomami węgla, więc jest to węgiel trzeciorzędowy. Wodór przyłączymy do atomu trzeciorzędowego, natomiast grupę hydroksylową przyłączymy do pierwszego atomu węgla w węglowodorze. W kolejnym przykładzie skupimy się trochę na stereochemii reakcji hydroboracji utleniania. Będziemy poddawać tej reakcji 2-metylobut-2-N. Po hydroboracji utlenianiu powstanie alkohol z grupą hydroksylową przyłączoną do tego atomu węgla przy wiązaniu podwójnym, który jest mniej podstawiony. W powstałym związku mamy chiralny atom węgla. Jest to ten atom, który łączy się z 4 innymi elementami. W poprzednim przypadku nie mieliśmy żadnego centrum chiralności, dlatego też nie trzeba się było tam przejmować stereochemią. Teraz jednak może okazać się to całkiem istotne. Przyłączenie cząsteczki wody w trakcie reakcji hydroboracji utleniania przebiega zgodnie z addycją syn. To znaczy, że oba przyłączone elementy muszą znajdować się po tej samej stronie w przestrzeni. Przed reakcją atomy węgla przy wiązaniu podwójnym odznaczały się hybrydyzacją sp2. Więc w tym miejscu cząsteczka była płaska. Wszystko było ułożone na jednej płaszczyźnie. Teraz po reakcji, kiedy otrzymamy alkohol, zmienia się hybrydyzacja atomów węgla z hybrydyzacji sp2 na sp3. Kształt cząsteczki w tej okolicy jest tetraedryczny. Zostawmy sobie jeden element o niezmienionym położeniu. Będą to grupy metylowe przyłączone do obu atomów węgla. Jednym z możliwych produktów jest ten, w którym oba dodane elementy, wodór i grupa wodorotlenkowa, znajdują się przed płaszczyzną poprzednio istniejącego wiązania podwójnego. Węgiel zmienił hybrydyzację z sp2 na sp3, także atom wodoru przyłączony do prawego atomu węgla przy wiązaniu podwójnym zmienia położenie i będzie znajdował się za płaszczyzną poprzedniego wiązania podwójnego. Przy drugim atomie węgla przy wiązaniu podwójnym pozostała jeszcze grupa metylowa. Ona również zmieni położenie i będzie znajdować się za płaszczyzną wiązania podwójnego. Możemy otrzymać jeszcze jeden produkt, w którym przyłączone elementy będą usytuowane przeciwnie niż w przed chwilą omawianym przypadku. Ponownie zaczynam od jakiegoś elementu stałego, niezmiennego w strukturze. I jeśli w kolejnym produkcie przyłączone w trakcie reakcji elementy znajdą się za płaszczyzną rozerwanego wiązania podwójnego, to pozostałe elementy będą musiały być przed tą płaszczyzną. Te dwie cząsteczki, które narysowałam, są swoimi enantiomerami. Przeanalizujmy jeszcze jeden przykład.
Hydroboracja i utlenianie 1-metylocykloheksenu. Po reakcji grupa hydroksylowa znajduje się przy mniej podstawionym atomie węgla. Ten atom węgla przed reakcją był drugorzędowy. Ten natomiast trzeciorzędowy. Grupa hydroksylowa przyłączy się tu. A tu przy grupie metylowej przyłączy się atom wodoru. W produkcie reakcji mamy aż dwa centra chiralności. Oba te atomy węgla znajdują się w różnym otoczeniu.